w studiu radiowym trwa rozmowa Marii Szabłowskiej i Zygmunta Jakubowskiego z Violettą Villas. Dziennikarze m.in. pytają ją o życie prywatne, o rozmiar jej zagranicznej kariery i o odporność na krytykę. Ten filmik ilustruje nagranie Violetty Villas, którego nie znacie, ponieważ jest to nieznana wersja jej piosenki Szczęście, którą, jak wiecie, Villas w kraju zawsze rozpoczynała swoje koncerty. Pani Violetto, a czy jest tak, że pani sobie śpiewa dla siebie, dla przyjemności, będąc w domu? O, to w domu. Oczywiście, tak. Lubię sobie różne dźwięki braci pasaże i gamy i ćwiczenia przeróżne. To znaczy wstaje pani rano? No, i nie wstaje, no wstaje, nie to rano, oczywiście tak? Też śpiewam, ale nie każdego dnia. A od czego to zależy? Właśnie. Od czego? Od dobrego samopoczucia. Od zadowolenia, ja wiem, od pogody. A co pani śpiewa? Na przykład wtedy, kiedy pani gotuje obiad. Ja nie gotuję, to znaczy czasem gotuję. A co pani wtedy śpiewa? Co śpiewam? No wszystko śpiewam. Zależy, no, jaka melodia akurat do mnie przyjdzie. Tak, nową teraz napisałam piosenkę, ale nie mam słów jeszcze. Skoro jesteśmy już przy pani prywatnym życiu, jest pani gwiazdą. Czy pani ma czas na prywatne życie? Nie, ja nie mam prywatnego życia i... Nie wiem, jak to nazwać, ale wolałabym go nigdy nie mieć. A pani, pani marzenie? Moje marzenie? No, to już powiedziałam, zaśpiewać kiedyś w wielkim koncercie ze Słowikami Poznańskimi. To jest moje marzenie. Pani Violetto, czy ja przeczytałam w wielu, wielu publikacjach prasowych na pani temat o tym, że była pani osobą, która mogła zrobić karierę światową. Czy pani tę karierę zrobiła? Nie. Mogłam, ale były różne powody, które spowodowały, że ja musiałam ją odłożyć. Wybrałam to, co było ważniejsze dla mnie. Zawsze wybieram te wartości duchowe, niecielesne, to znaczy, tak jak już mówiłam, żeby się nie powtarzać, jestem dziwnym człowiekiem złożonym z ciała i z duszy. I ten duch we mnie rządzi ciałem, to znaczy nie ciało. Ciało jest podporządkowane duchowi. I właśnie wtedy, kiedy ta kariera rzeczywiście była mi podawana na tacy w świecie, no to moja mama zachorowała bardzo ciężko i śmiertelnie. I miałam do wyboru albo wrócić do matki i się pożegnać z nią, albo wybrać tę, no właśnie tą sławę, karierę, która jest bezwartościowa. Wróciła pani do pracy. W takim momencie. No i wybrałam matkę, a nie karierę. I pani... wtedy, mogłabym mówić, ale może to już niepotrzebne. No matka była najpierwsza i moje sumienie. Pani Violetto, pani w czasie swojej wielkiej kariery piosenkarskiej przeżyła wiele chwil wzniosłych, ale tak. Było trochę upadek. No, proszę pana, wszystko jest, wie pan, wartościowe wtedy, kiedy się idzie pod wiatr i pod prąd. Ale to trudno się zdobywa mądrość. No, bardzo trudno. To jest bardzo trudno. Dobrze, a czy gdyby pani mogła wybrać jeszcze raz swój zawód, zostałaby pani piosenkarką? No, nie wiem. Nie wiem, jest mi bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Wybrałabym na pewno ten zawód, ale pod warunkiem, że musiałabym lżejsze to życie mieć. Żeby usunąć takie różne przeszkody z mojego życia. Takie różne, no wie pan, im wyżej duch stoi, tym dalej widzi. Ja chciałam spytać, czy pani jest osobą odporną na krytykę? Tak, jestem odporną. Czy zawsze pani taka była? Nie zawsze, to znaczy zależy jaka krytyka, czy ona jest życzliwa, czy niezłośliwa, bo jest brzydka i nieprawdziwa. Nie chodzi o te złośliwości, ponieważ... A, to właśnie postarałam się ponad nimi przechodzić, bo myślę sobie, że mądrzejszy głupszemu zawsze ustępuje. Naprawdę nie opłaca się roztrząsać czy myśleć na ten temat, który boli, bo czasem naprawdę nie warto się nad tym zatrzymywać. Tylko nad tym warto się zatrzymywać, co tak samo z drugiego serca płynie i prawdziwie, a prawda jest tylko jedna, bo nieprawda zawsze musi upaść. Wiem, że chcesz, bym była najszczęśliwsza.
gdybyś chciał mnie badać. Dobrze wiem, że ty dla mnie zrobisz wszystko, by szczęście to zechciało trwać. Szczęściem mym są najdroższe twoje oczy. Dobrze wiem, czym są dla mnie usta twe. Szczęściem mym są codzienne twe powroty, gdy na twój widok cała drżę. Szczęście twe odnajduję w twym uśmiechu, w dłoniach twych, kiedy obejmują mnie. Szczęście też w każdym twoim jest oddechu, nawet gdy śpisz, ja kocham cię. Kto z was wie, ile szczęście mi lata dnia, lub ile barw natęczy lśni. Mało kto szczęście swe spotyka co dnia, przeważnie o nim tylko lśni. Szczęście to słońce witający ranek, marny dzień czy gwiazda milcząca noc. Szczęściem są taki głośno rozśpiewane i twój najukochańszy głos. Szczęściem też może być i niepogoda, głośny wiatr i tłukący przyby deszcz. Co mi tam, kiedy wiem, że ty mnie kochasz i że ja ciebie kocham.